Pan z wami. I z duchem twoim. Słowa Ewangelii według świętego Mateusza. Panie. Piotr podszedł do Jezusa i zapytał: Panie, ile razy mam przebaczyć, jeśli mój brat zawini względem mnie? Czy aż 7 razy? Jezus mu odrzekł: Nie mówię ci, że aż 7 razy, lecz aż 77 razy. Dlatego podobne jest Królestwo Niebieskie do króla, który chciał się rozliczyć ze swymi sługami. Gdy zaczął się rozliczać, przyprowadzono mu jednego, który był mu winien 10 000 talentów. Ponieważ nie miał z czego ich oddać, Pan kazał sprzedać go razem z żoną, dziećmi i całym jego mieniem, aby dług ten w ten sposób odzyskać. Wtedy sługa padł mu do nóg i prosił go: Panie, okaż mi cierpliwość, a wszystko ci oddam. Pan ulitował się nad owym sługą, uwolnił go i dług mu darował. Lecz gdy sługa ów wyszedł, spotkał jednego ze współsług, który mu był winien 100 denarów. Chwycił go i zaczął dusić, mówiąc: oddaj, coś winien. Jego współsługa padł przed nim i prosił go: okaż mi cierpliwość, a oddam tobie. On jednak nie chciał, lecz poszedł i wtrącił go do więzienia, dopóki nie odda długu. Współsłudzy jego, widząc, co się działo, bardzo się zasmucili. Poszli i opowiedzieli swemu panu wszystko, co zaszło. Wtedy pan jego, wezwawszy go, rzekł mu: sługo niegodziwy, darowałem ci cały ten dług, ponieważ mnie prosiłeś. Czyż więc i ty nie powinieneś był ulitować się nad swoim współsługą, jak ja ulitowałem się nad tobą? I uniósłszy się gniewem, pan jego kazał wydać go katom, dopóki mu nie odda całego długu. Podobnie uczyni wam Ojciec mój niebieski, jeżeli każdy z was nie przebaczy z serca swemu bratu. Oto słowo Pańskie. Chwała tobie, Chryste. Aleksander Dumas w swojej powieści Hrabia Monte Cristo opowiada historię człowieka Edmunda Dantesa, który został w dniu, kiedy się zaręczał ze swoją ukochaną, w dniu, kiedy miał wziąć z nią ślub, w przeddzień, kiedy miał zostać kapitanem statku, został z zazdrości o narzeczoną i o posadę zniszczony przez tych, którzy pałali do niego nienawiścią. Do tego przyłączył się prokurator, który, usłyszawszy fałszywe oskarżenia, chroniąc też siebie, bo ta sprawa też była związana z nim, jest tym, który wsadza go bez procesu, bez sądu, bez wyroku do więzienia. W tej twierdzy zostaje Edmund Dantes umieszczony w najniższej celi ciemnej aż do śmierci. Nie ma możliwości wyjścia, nie ma możliwości apelacji. I o czym może myśleć taki człowiek? Autor pisze, że o zemście. W sposób sprytny, kiedy nadarzyła się okazja, postanawia uciec z więzienia, ucieka. Potem odnajduje skarb na wyspie Monte Cristo i staje się hrabią Monte Cristo i zaczyna się mścić. Wszystko przemyślał bardzo dobrze i na samym końcu tych 3 ludzi, którzy go skrzywdzili, zabrali mu pracę, zabrali mu żonę i wsadzili go do więzienia, niszczy. Jeden z nich traci żonę, traci syna, opuszczają go, traci dobre imię w społeczeństwie, popełnia samobójstwo. Drugi z nich, bankier, ucieka, traci żonę, traci dzieci, zabiera majątek, potem w Rzymie zostaje okradziony przez wspólników hrabiego, zostaje z niczym. Prokurator królewski traci żonę, jest masę otruć, nieszczęść. Jak widzi, do czego doprowadzone jest jego życie, traci dobre imię, oszalał, szaleje, staje się wariatem. I w tym momencie Edmund Dantes, który czynił siebie Bożą sprawiedliwością, mówił, że to przez niego Bóg musi pomścić tych ludzi, ukarać ich. Wypowiada takie bluźnierstwo: Boże, jesteś szalony.
że niby to Bóg jest tym, który w szaleństwie przez Niego dokonał takiej zemsty. To nie Bóg się mści. Bóg nigdy nie chce zemsty, a zemsta nie rozwiązuje niczego. Nawet jak zobaczyłbyś swoich wrogów upokorzonych w taki sposób, jednego, który popełnia samobójstwo, drugiego, który traci wszystko, a trzeciego, który jest zamknięty w domu wariatów, nie da ci to wytchnienia. Bóg natomiast zaprasza ciebie dzisiaj przez te czytania do tego, żebyś człowiekiem, który przebacza. W księdze Syracha słyszeliśmy dzisiaj, że już same emocje, które potem pielęgnujemy, które zamieniają się w uczucia złości i gniewu, są dla Boga obrzydliwościami. Bardzo mocne słowo. A jeżeli te emocje, te uczucia zamieniasz w czyn, zaczynasz się mścić, to Pismo Święte mówi, że spotka pomsta od Pana tych, którzy się mszczą. Bóg będzie bronił tego człowieka. Zobaczcie mocne słowa i Bóg wzywa w tym pierwszym czytaniu, przestań nienawidzieć, bądź miłosierny. Dlaczego? Ewangelia jeszcze wyraźnie nam pokazuje ten taki kontrast między tym, jak człowiek może nienawidzieć, a tym, jak prosi o miłosierdzie. O tym też było w pierwszym czytaniu. Bo jest król, który daruje wielki dług swojemu współsłudze, który padł przed nim do jego stóp i prosi go o darowanie długu. Ale kiedy wychodzi i spotyka swojego współsługę, nie daruje mu. Żeby zobaczyć różnicę. Różnica między nimi w długu, albo lepiej tak. Ten współsługa był mu winny 100 denarów. To jest tyle, ile mieszkaniec Palestyny w ciągu jednego roku jest w stanie odłożyć. Natomiast różnica między nimi jest taka, że ten sługa był winny 600 tysięcy razy więcej swojemu królowi. I tyle było mu darowane. A on nie chce darować 100 denarów. I to jest właśnie niemiłosierdzie. Kiedy my przychodzimy do spowiedzi świętej, Bóg nam daruje dużo. Jeżeli masz 50 lat, spowiadasz się od 8 roku życia, spowiadasz się co miesiąc, to się spowiadałeś już 564 razy. Jeżeli masz 28 lat, spowiadasz się 4 razy w roku i jeżeli ustalimy limit 77 razy przebaczeń, to wykorzystałeś ten limit mając 28 lat. Pytanie Piotra, ile razy mam przebaczyć? Czy 7? Czy Jezus mówi 77 zawsze? Mówi o tym, że Bóg tobie zawsze przebacza. Nie ma limitu, który możesz wyczerpać w wieku 28 lat. Papież Franciszek mówi, że Bóg nie męczy się przebaczaniem człowiekowi. To my męczymy się przychodząc do sakramentu spowiedzi świętej i prosząc o to przebaczenie. W ten Wielki Post mieliśmy rekolekcję, prowadził ojciec kapucyn Waldemar, który mówił o ojcu Pio, kiedy raz człowiekowi, który nie chciał przebaczyć, powiedział: módl się od dzisiaj, Ojcze nasz, i nie odpuść mi moich grzechów, jak i ja nie odpuszczam temu, który mnie zranił. Ten mężczyzna po paru dniach przyszedł i mówi: Ojcze, nie chcę się już tak więcej modlić, nie mogę. Chcę przebaczyć i chcę prosić o przebaczenie Boga Ojca. Jan Paweł II, kiedy przebaczał, nie stawiał warunków. Kiedy w 1981 roku został postrzelony przez Ali Jakcze. W czwartym dniu po zamachu już papież, jeszcze będąc w poliklinice Gemelli, przebaczył. Podczas modlitwy Anioł Pański mówił: modlę się za brata, który mnie zranił, a któremu szczerze przebaczyłem. Już przebaczyłem. Kardynał Dziwisz mówi, że nie słyszał słowa przepraszam od Ali Jakcze, wtedy, kiedy Jan Paweł II był w więzieniu w 1983 roku. I Jan Paweł II nie powiedział: jak mnie przebaczy, jak uklęknie przede mną, padnie mi do stóp, jeżeli odsiedzi wyrok, jeżeli powie mi, kto kazał strzelać do mnie, wtedy mu przebaczę. Nie. Pytał potem o tego więźnia, kapelanów, jak się ma. Przyjmował jego matkę, jego brata. I zobaczmy, że Jan Paweł II przebacza w taki biblijny sposób. Jak Jezus Chrystus na krzyżu, który modli się: Ojcze, przebacz im, bo nie wiedzą, co czynią. Jak pierwsi chrześcijanie, jak Szczepan kamienowany, w tym samym momencie modli się: Panie, nie poczytaj im tego grzechu za swoich oprawców. Papierkiem lakmusowym tego, czy jestem chrześcijaninem,
czy żyje Bogiem, może być przebaczenie. Nie to, czy chodzisz do kościoła, bo owocem twojej szczerej modlitwy, twojej obecności aktywnej, twojej modlitwy rano i wieczorem powinno być to, że żyjesz jak chrześcijanin. To znaczy, że Bóg ci daje tę łaskę, żeby przebaczać, bo do przebaczenia potrzebne są dwie osoby, ty i Bóg. Twoja pokorna modlitwa każdego dnia, żeby przebaczyć, co nie jest łatwe. Czasami osoby po 40 latach zranione, gdzieś przypomina im się to zranienie. I to prawda, zostałeś zraniony. I przebaczenie nie jest oszukiwaniem się i mówieniem, nic się nie stało. Stało się. Ktoś cię zranił, a ty cierpisz. Natomiast ty w imię Jezusa Chrystusa przebaczasz tej osobie to, co ci zrobiła. Ojcu, który cię nie przyjął, nie chciał, odrzucił. Żonie, która cię zdradziła. Mężowi, który cię uderzył. Nauczycielowi, pracodawcy. I kiedy czasami podejmiesz już decyzję, bo przebaczenie jest decyzją. Tak, dzisiaj przebaczam tej osobie, a przyjdą ci myśli negatywne do tej osoby, dodaj od razu. Po 20 latach przypomina ci się, że matka ciebie z domu wyrzuciła. Dodaj i w imię Jezusa Chrystusa przebaczam tobie, matko, że mnie z domu wyrzuciłaś. Wiem, co zrobiłaś, ale tobie to przebaczam. I przebaczenie często jest tak jakby krokiem do tego, żebyś został uzdrowiony z tych zranień. Czasami jest potrzebna nawet terapia ze zranień. Ale jeżeli nie przebaczysz, to tak jak masz czasami takie drzwi, które mają 5 zamków. Otworzysz 4, a ostatni jest zamknięty. Może być nawet najmniejszy. Nie otworzysz tych drzwi, nie pójdziesz dalej. Brak przebaczenia jest tym zamkiem. Możesz chodzić do kościoła, dawać jałmużnę, modlić się rano i wieczorem, żyć w małżeństwie dobrze, ale jeżeli nie przebaczysz czegoś z historii, drzwi są zamknięte i stoisz w miejscu. Potrzeba nam łaski przebaczenia, która jest możliwa. Przebaczyć to nie znaczy już się pojednać. Pojednanie jest kolejnym etapem. Do pojednania potrzebne są 3 osoby. Ty, ten, kto cię zranił i Bóg, który stanie pośród was. Eleni, która straciła córkę, Piotr, jej chłopak, zabił ją, jak miała 17 lat. Eleni powiedziała, że pielęgnowanie złości, nienawiści, chęci zemsty to tylko pozornie daje ukojenie. Natomiast przebaczenie uwalnia. Jest to też uczynek miłosierdzia względem duszy. Urazy chętnie darować. I przebaczenie jest czymś, co uwalnia twoje serce. Bo nie masz dwóch serc. Tym nienawidzisz sąsiada, który cię oszukał kiedyś, albo coś ci zrobił, a tym kochasz swoją rodzinę. Masz jedno serce. Jeżeli jest kwas w twoim sercu nieprzebaczenia, on rozlewa się na całe to serce. Masz różne humory, różne cierpienia, różne smutki, przygnębienia. Być może twoim ciężarem jest to. A przebaczenie jest takim wyjęciem ciernia z serca, gdzie chciałbyś kochać, a coś cię boli. I to jest właśnie uwolnienie. Propozycja, jaką ma Bóg dla ciebie dzisiaj, to jest propozycja, gdzie Bóg mówi: kochaj, żyj w jedności. Ja ci dam siłę, żebyś przebaczył. Żebyś w małżeństwie trwał, żebyś w rodzinie żył, żebyś we wspólnocie kościoła był. Bo nawet tutaj, jak nie przebaczasz, ktoś ci obrazi, coś ci powie i odejdziesz. Bo coś się stało, bo ksiądz mnie źle w kancelarii potraktował. Bez przebaczenia człowiek się staje coraz bardziej samotny. Natomiast przebaczenie otwiera cię na innych. Otwiera cię na pokój, jedność i miłość. Bo tam, gdzie jest przebaczenie, tam jest miłość. Teraz zobaczmy jedną rzecz, ostatnią. Dzisiaj rozpoczynamy tydzień wychowania. Też wychowania katolickiego. Co Bóg tobie proponuje poprzez wychowanie katolickie? Właśnie to, żebyś przebaczając, wychowując się do tego, był tym, który żyje w jedności i w miłości. Zadajmy dzisiaj pytanie o dzieci i o młodzież we wrześniu, na początku roku szkolnego. Czy w mojej rodzinie wszyscy chodzą, czy moje dzieci chodzą na katechezę? Czy może podpisałam dokument, bo na ostatniej godzinie jest katecheza, bo później ma zajęcia i takich zajęć dodatkowych ma 5 w tygodniu, ale katecheza mu przeszkadza. A może nie miał piątki z religii, i nawet szantażował katechetę, że jak nie będę miał szóstki, to się wypiszę. I pozwoliłaś mu się wypisać. Są badania i ktoś mówi, że albo w religii w szkole ileś tam procent osób nie chce, dzieci, a chemię chcą,
Ci, którzy są na języku polskim, humaniści, nikt ich o to nie pyta. Albo mnie źle potraktował nauczyciel. Kogo z nas jakiś nauczyciel źle nie potraktował w naszym życiu? A mimo wszystko dalej chodziliśmy na zajęcia. Zobaczmy, że religia to nie jest jakiś dodatek do szkoły. To jest coś, co formuje twoje dziecko, twojego wnuka, żeby ono w przyszłości, kiedy stanie, w momencie, kiedy jego małżeństwo będzie się sypać, sobie przypomniało, przed Bogiem ślubowałem, że nie opuszczę jej aż do śmierci. Chociaż po ludzku mam tego dosyć, przebaczam i zostaję, bo Bogu obiecałem. I tobie przebaczy też twoje dziecko. A jeżeli brakuje tej relacji z Bogiem, do czego będzie się odnosić? Do dobrej woli? Mój kuzyn kiedyś pytał mnie, mówi, a mam syna 12 lat, słuchaj, czy ja mam go dalej do kościoła brać, kiedy nie chce chodzić? Możesz nie brać, ale jeżeli będziesz go brał, to wiedz jedną rzecz, że jak twój autorytet u syna, jak będzie miał 15, 18 lat, gdzieś osłabnie, nie będzie ciebie słuchał, będzie się buntował, ale ty w nim zaszczepisz relację z Bogiem, to on niektórych głupstw nie zrobi albo dobro wobec ciebie uczyni, dlatego że będzie wierzący i Bóg w sumieniu będzie mu mówił, nie rób tego. Będzie miał jedność z Bogiem, bo będzie miał wiarę w swoim życiu. Nie jest łatwo wychowywać do wiary. Ale jeżeli ktoś, mając dzieci 16-letnie, mówi sobie, no coś jest nie tak i teraz chce zaczynać, często jest za późno. Albo mają dzieci, które mają po 40 lat i ich małżeństwo się sypie, ich dzieci i zostawiają twoje wnuki. Moment na formację dzieci jest już od urodzenia. Nie od 4 roku życia. Nie pójdę z dzieckiem do kościoła, bo jeszcze nie rozumie. Modlitwa rano i wieczorem. Msza święta. Czytanie Pisma Świętego. Może jesteś chrzestnym. Wyjazd z chrześniakiem do jakiegoś sanktuarium religijnego. Świadectwo twojej wiary. To nie jest coś, co mu uprzykrza życie i zabiera czas wolny. To jest coś, co formuje go do tego, że będzie żył tym, co jest dzisiaj w Ewangelii. Będzie człowiekiem pokoju i jedności, gotowym przebaczać. I w jego rodzinie będzie miłość i pokój. Myślę, że każdy z nas chciałby widzieć w swojej rodzinie tę jedność i pokój. Bez Boga są takie momenty w życiu, że nie przebaczysz, bo jest niemożliwe. Ale z Bogiem nawet to, jak ktoś zabije twoje dziecko, jak było w przypadku Eleni, czy jak ktoś ciebie chce zabić, jak było w przypadku Jana Pawła II, z łaską Bożą jest możliwe. Prośmy dzisiaj w tej Eucharystii, abyśmy byli ludźmi, którzy doceniają to, że są w Kościele, że mają możliwość wychowywania dzieci po katolicku. Nie zostawiajmy tego wychowania katechetom. Pani katechetka go nauczy. Ty jesteś odpowiedzialny za wychowanie swojego dziecka, za przekazanie mu wiary, a nie katecheta, który widzi dziecko w drugiej klasie podstawówki, które nie potrafi zrobić znaku krzyża. Bo on mu powie, módl się, a dziecko wie, że ty się nie modlisz, czy babcia się nie modli. Zainteresujmy się tym wychowaniem i módlmy się też o to, aby w naszych rodzinach duch chrześcijański, w naszej ojczyźnie, wychowanie chrześcijańskie było zawsze aktualne i na pierwszym miejscu. Amen.